Jest wykonany z brązu, mierzy ponad 165 cm i waży około 120 kg. Przez kilka miesięcy pracował nad nim sztab ludzi, konsultując się z tymi, którzy najlepiej ją znali, rodzicami. Przed wejściem na Stadion Śląski stanął pomnik Kamili Skolimowskiej. Dwa dni przed 15. rocznicą jej śmierci. Magda Sincewicz. Choć urodziła się w Warszawie, to właśnie Śląsk był jej bardzo bliski. Jak przyznają jej rodzice, to tu znalazła miłość. Teraz każdy będzie mógł znaleźć Kamilę Skolimowską przed Stadionem Śląskim, gdzie został odsłonięty jej pomnik. To kolejna inicjatywa upamiętniająca zmarłą w 2009 roku lekkoatletkę po memoriale jej imienia, który odbywa się w Chorzowie. To, że jest Kamila na początku, jak się wchodzi do tego wszystkiego, to tylko będzie jakiś plus dla młodzieży, która będzie mogła zobaczyć, bo ona akurat to jest właśnie w tym momencie, kiedy miała 17 lat. I myślę, że to będzie takim motorem, że można wszystko pogodzić i że można i naukę pogodzić, i pracę, bo już wtedy zaczynała pracować, i sukcesy sportowe. Nie tylko pomnik będzie o tym przypominał, bo mistrzyni olimpijska w rzucie młotem jest wzorem do naśladowania dla młodzieży już od wielu lat. Trenuję lekkoatletykę, więc za każdym razem, jak są jakieś zawody czy coś, to jednak sądzę, że jakby patrzy na to i daje nam tą siłę do biegania. No myślę, że Kamila byłaby zadowolona i dumna z nas jako reprezentantów naszej szkoły. No cieszymy się, że jesteśmy tutaj i możemy właśnie zobaczyć ten piękny pomnik, który dzisiaj tutaj został postawiony. Zawodniczka, która zmarła nagle 15 lat temu podczas zgrupowania w Portugalii, zdążyła postawić sobie pomnik jeszcze za życia. Choć trwało ono zbyt krótko, odeszła w wyniku zatoru tętnicy płucnej w wieku zaledwie 26 lat. Istotne dla nas jest to, jak rodzina odbiera tę naszą propozycję. I cieszymy się, że tak samo jak było z Gerardem Cieślikiem, tak samo tutaj z Kamilą. Rodzice byli naszymi dyrygentami, którzy konsultowali z nami, podpowiadali nam w jakiej postaci, w jakiej formie dobrze byłoby uwiecznić wybitną sportsmenkę. Postać, która spogląda z pomnika na stojący nieopodal monument równie wielkiego sportowca, Gerarda Cieślika.